O Panie, przyjdź z tym ogniem teraz. Niech teraz każdy z nas wyjdzie daleko poza obręb swojego życia. Niech się spotka głęboko z Tobą. W kolejnej katechezie użyj, Panie, mi też Ducha Świętego. Amen. Dobrze, siądźmy w pełni pokoju. Dzisiaj Was kolejny raz witam serdecznie jako wielkich studentów roku zerowego Papieskiej Akademii Teologicznej Marianum w Rzymie. Pamiętaj, że tutaj siedzisz wykład za wykładem i właśnie to najlepiej oddaje charakter naszych studiów. To nie jest jakiś kurs tylko to są Twoje, pamiętaj, studia. Bo tak się będzie w przyszłości wykładało teologię. To będzie nie informacja, ale formacja. Ludzie mają dzisiaj dosyć informacji. My Wam przekazujemy formację, a nie informację. A więc mamy dzisiaj się zastanowić nad tajemnicą laski Mojżesza. Otóż czwarty rozdział Księgi Wyjścia, wiersz drugi, mówi nam tak. Bóg powiedział do Mojżesza, co masz w ręku? A Mojżesz odpowiedział, laskę. Bo właśnie ten symbol przede wszystkim mówi nam o tym, że jest wielkie napięcie w twoim sercu między tym, co masz w duszy, a tym, co masz w ręku. To, co masz w sercu, to jest takie mistyczne. Pamiętasz, jak miałaś 20 lat, marzyłaś o pięknej rodzinie, małżeństwie. Ale to, co masz w ręku, to jest takie zwyczajne, takie szare. Że znowu muszę zmywać po dzieciach, znowu muszę ich kąpać. Znowu to samo ciągle, od nowa. Ale widzicie, ludzie mają wielkie plany. Próbowaliby zmienić nie wiadomo co, kogo. Ale nie mogą zrozumieć, że okoliczności, czyli te wszystkie plagi, okoliczności okropne, sprawiają, że nie możemy ruszyć z miejsca. Ale już tak od dzisiaj nie będzie. A więc Mojżesz zaczyna rozumieć, że jeżeli by odrzucił tę laskę, to ona się zamieni w węża. I to jest wielka tutaj z tego tytułu nauka. Choćby na przykład bym ja odrzucił normalne chodzenie do szkoły, do pierwszej klasy, no to po prostu ta forma odrzucenia by mnie ciągle gryzła. Nieraz taka na przykład jest córka 24-letnia i mama do niej mówi, no córko, no widzisz, jaka jesteś wspaniała. A ona mówi, mamo, czemu ja nie skończyłam wyższej szkoły? A mamusia mówi, ach, taka byłaś biedna, tak mi cię było szkoda. Po co będziesz się uczyła? Posłałam cię do pracy. A ona mówi, nie, wtedy miałaś mi obowiązek przymusić, bo ja nie wiedziałam jeszcze, po co się żyje. A więc pamiętaj, że żyjesz po to, abyś dzisiaj chwycił do ręki laskę. Nigdy jej już nie odrzucił. Nawet jak masz na przykład ułożyć spodnie porządnie, jak idziesz spać, weź je, złóż ładnie według kantka, jeżeli tam są te kantki. Nie odrzucaj tego, bo to ma wielki wpływ na to, żebyś osiągnęła to, co masz w sercu. I jak to skojarzysz, no to znajdziesz drogę do niesamowitej twojej przyszłości. A więc to, co masz w ręku, wymaga pewnej dyscypliny. Dlatego tutaj jesteście, siedzicie dzisiaj, jutro, bo to wymaga dyscypliny. I tutaj dlatego ja tu jestem między wami, Zuzanna, bośmy przyjęli wielką dyscyplinę dla swojego życia. Ona była 3 miesiące w Pradze, w Szkole Nowej Ewangelizacji, bez przerwy, 3 miesiące. I dlatego właśnie może powiedzieć, że teraz jest w tym punkcie konkretnym i ma
błogosławieństwo z tego tytułu. Bo wielu by na przykład przychodziło do nas, do wspólnoty, gdyby nas było 1000 osób, by się spełniły Twoje marzenia, tak dużo by nas było. Ale jak nas jest 5 osób i to jeszcze Ci każą zajmować się małymi dziećmi, to to jest takie zwyczajne, takie nudne. I to znowu ja to będę robić, znowu mi to kazano robić. I ciągle się wymawiasz i odrzucasz tę laskę i nie możesz dojść do ziemi obiecanej. A więc Jezus jednak jest najlepszym przykładem, jak trzymać tę laskę w domu, w ręku. A więc on, widzisz, 30 lat nic nie robił, tylko ciągle po 3 latach, jak już mamusia odstawiła go od piersi, to poszedł do stolarni Józefa. I tam codziennie te same obowiązki, te śmieci, te wióra, te narzędzia. Ale dzięki temu doszedł do roku 30. I dopiero mógł być prawdziwym bohaterem, prawdziwym kaznodzieją, który uporządkował wszystko według tej laski. Nie zmarnował ani godziny swojego życia w domu. A więc laska cię uczy tego, abyś spokojnie robił prozaiczne rzeczy. Ja byłem strasznie spocony aż do roku 2010, kiedy nosiłem sam na swoich plecach te ciężkie głośniki do auta. Byliśmy zmęczeni. Czasami Henik to robił ze mną w Gdyni, jak byliśmy. To było coś okropnego, ale Bóg mówi, weź to i rób to, a potem już tego więcej nie będziesz robił. A więc Bóg ci mówi, wróć na nowo do twojej laski. Zobacz, kiedy odrzuciłeś laskę od siebie. I to cię niesamowicie gryzie. Dlatego Faustyna właśnie była osobą, która zmywała garnki. Dlatego doszła do takich wielkich objawień. A ja byłem w Italii, w tym właśnie pięknym zakonie, 18 lat głównym śmieciarzem, bo w ten sposób się sprawdza mój charakter. Czy naprawdę lubię to, co jest zwykłe i prozaiczne? To właśnie bardzo wielkie znaczenie ma to, jak wy będziecie zamykali drzwi, jak ładnie posprzątacie po sobie salę i tak dalej. A więc te twoje stare książki to nie jest jakaś zmora, tylko to jest droga do błogosławieństwa. Dlatego na przykład kardynał Wojtyła z księdzem Blachnickim, to myślicie, od czego oni zaczęli drogę do Watykanu? Od tego, że ksiądz Blachnicki dostał taki marny domek w Krościenku i tam zamieszkał. I w tym domu ledwo co była woda. No i dlatego, że wziął tę laskę do swojej ręki, dzisiaj tam są pałace, hotele w Krościenku na tym miejscu. Bo my byśmy zaraz chcieli zaczynać od hoteli, od wielkich rzeczy, od wielkiego przebudzenia. Ale właśnie chodzi o to, żebyś dzisiaj stanął tam, gdzie właśnie przebudzenie prawdziwe dokona się. A więc musisz się zmierzyć z twoim domem na nowo, z twoją rodziną, z twoim mężem i w ten sposób zaczniesz kroczyć właściwie. To znaczy, że praca w Tesco za 2200 to nie jest jakiś szczyt twoich możliwości, tylko to jest droga do błogosławieństwa. I jak to chwycisz, będziesz Bogu szczególnie wdzięczna za to. Nawet jak ci mąż dokucza, musisz za to Bogu serdecznie podziękować, bo to jest droga do błogosławieństwa. A więc Dawid na przykład, jak już został królem, to co myślicie, że on tak sobie wziął rękę, zacisnął prawą dłoń i mówi, całe życie na to czekałem, żeby być królem. Nie, on dalej jako król zaczyna się borykać i to jest dla was nieraz zagadką. Dlaczego ciągle ucieka przed tym faraonem, czyli Saulem? To jest męczarnia, to prawie 10 lat ucieczki. Groziła mu śmierć. A on, widzisz, ciągle trzymał w ręku laskę. I umiał pokazać, na czym polega twoja królewskość. Ona się sprawdzi w
wśród właśnie prozaicznych waszych zajęć. Dlatego jak chcesz być królem, to zawsze wychodź z kursów na końcu. Pozamiataj, pozmywaj, posprzątaj bez żadnego wyznaczania. I wtedy będziesz prawdziwym królem. I to jest moja droga do królowania. Zawsze wychodziłem ostatni, zawsze zmywałem, nigdy tej laski nie odrzuciłem od siebie. Dlatego mogę powiedzieć, że jestem dosyć mądrym księdzem na świecie. Ale to się zdobywa latami. I tu macie sekret, ale wy też takim człowiekiem będziecie. Takim jak Mojżesz. A więc my was wychowujemy na konkretną figurę, na Mojżesza. Nie na biernego wierzącego, tylko żebyście umieli nareszcie zdobyć świat i wyprowadzić wielu na wolność. I tak samo było z naszym szefem Ricardo. Miałem szczęście trochę poznać tych latynosów przez niego, bo on pochodził z Argentyny. No i myśmy zamieszkali we dwójkę, tylko nas było dwóch księży. I rozsypujące się takie kamienne domy z takich właśnie kamieni, jak mój kościół w Witkowie. One są te kamienie na zdjęciu, te kamienne domy. I wam kiedyś to zdjęcie pokażę. Tam była tylko woda, strumyk i generator potężny, jak taki silnik duży, tira, ciężki prawie na 3/4 tony. I mieliśmy prąd z tego generatora. I to był początek. I jakbyśmy to odrzucili, to Bóg by nam dał figę. Ale tak powoli, tam męcząc się, tam codzienne sprawy robiąc, wszystko my sami, nagle zaczęły przychodzić osoby i powstał pierwszy krąg biblijny. W takich warunkach, mniej więcej tak na wysokości naszej szrenicy, gdzie nie ma nikogo, tylko lasy i jakaś tam piaszczysta, skromna droga ledwo na jakiegoś malucha. Ale dzisiaj to już są dzisiaj centra olbrzymie. Tak właśnie się rodzą wielkie rzeczy. Dlatego te wszystkie takie niemieckie zakusy o to, żeby tam ktoś był kapłanem rodzaju żeńskiego, to są śmieszne rzeczy. Chcesz być wielki, zacznij od małych rzeczy. I to jest właśnie pierwszy wymiar naszej laski. Połóż to na boku. A więc tak właśnie zaczynają się wielkie dzieła. A więc dalej zobaczymy coś jeszcze piękniejszego. Gdy właśnie my zaczynamy takie wielkie dzieła, to pojawiają się w twoim życiu problemy. Właśnie spotykasz się z niesamowitym sprzeciwem, bo zaczynasz się troszeczkę różnić od innych, od takiego uśpionego stylu życia. To jest bardzo ważne, uśpiony styl życia. I stąd się rodzą trudności. Gdybyś tak spała jak wszyscy inni w tym samym rytmie, co inni w twojej parafii, nic by ci nie zagrażało, nic. Nic. Ale ponieważ tutaj przyjeżdżasz, momentalnie nieprzyjaciel to czuje, że mu uciekła jedna owca ze stada, taka śpiąca owca. Dlatego mój wielki znajomy, słynny Tom Forrest, to po prostu jak mówił słowo kościół, to nie mówił kościół, tylko i dalej mówił, trzeba go jednak zmienić. Ale powinien się obudzić od ciebie. I to jest właśnie ten To jest ta praprzyczyna tego, że masz problemy, że chcesz wyjść z tego normalnego poziomu, który nie jest zły, ale jest niewystarczający na te dzisiejsze czasy. Jest na wskroś sprzeczny z tym, co mówi Jan Paweł II o nowej gorliwości. A więc te trudności, po prostu im nie będzie końca. Jedne znikną, pojawią się następne. Dlatego masz mówić spokojnie w imieniu Jezusa, przychodźcie na mnie bezczelne problemy, a ja wam pokażę, kto jest waszym Zbawicielem. I
tylko tacy, którzy się nie boją narastających, coraz to większych problemów, ci będą tutaj przyjeżdżać na następne kursy, bo będą po prostu wierzyli, że tylko Bóg przez ciebie może pokonać wszystkie problemiki w naszym kraju. Tylko przez ciebie. O. A więc taka jest rola problemów. I oczywiście, że widziałem, jakie miał problemy Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał. Na przykład on sobie wyobrażał, że ta wizja, o której tutaj mówimy, że ona przejdzie, bo był szefem duszpasterstwa ogólnego w Episkopacie w latach 70. No i po prostu okazało się, że jednak ta wizja nie przeszła. I pytam się kardynała Gulbinowicza, czemu ta wizja nie przeszła i nie jest obowiązująca jako program duszpasterski w twojej parafii? A kardynał Gulbinowicz w takiej rozmowie już życia, to była już moja ostatnia rozmowa z nim, mówi tak: Jasiu, myśmy Wojtyle do pięt nie dorastali. A więc widzisz, to jest ta śmierć dla wizji. I ty będziesz tak samo taką śmierć przeżywał, bo dziecko twoje ci do pięt nie dorasta. Bo już to, że tutaj przyjeżdżasz, to już jest tak wysoki poziom dla reszty parafii, że oni tego nie rozumieją, bo musi tylko Duch Święty im to objawić, nikt więcej. Dlatego tylko tobie pozostaje ta wielka ufność i ciągłe bycie wierną Słowu Bożemu, które sprawiło, że tutaj siedzisz. A resztę już Pan Bóg zrobi. Ty masz tylko mówić, ja będę to robić, bo Słowo Boże mi powiedziało, że ja muszę dalej szukać Boga i Jego mocy. I koniec. Następnie też tym taką trudnością jest to, że ty musisz się bardzo ograniczyć nie tyle do przestrzeni, bo wy bardzo lubicie przestrzeń. Chcielibyście teraz na przykład jechać do Czatachowy, do Częstochowy, do Medjugorje. Wy kochacie przestrzeń bardzo. To jest takie katolickie bardzo. Być wszędzie. Ale biblijne to jest kochać czas. I właśnie jak dzisiaj pokochasz czas, to wtedy zaangażujesz się na serio i powiesz sobie, Bóg ode mnie żąda czasu na to, co jest najważniejsze dzisiaj dla mnie. Nie będę już nigdzie uciekać. A więc Pan daje ci wszystko, co ci jest potrzebne. Następnie w tej lasce musisz też bardzo zaufać temu, że ta laska taka bardzo prozaiczna uczy ciebie prawdy kolejnej, że nie możesz mierzyć zamiarów, tam są zamiary, tu po prawej ręce mojej, na siły. Skoro mówisz tak, taka jestem senna, taka do niczego, jestem kobietą, no to wieczorem się mi chce spać, to się nie modlę, bo pomierzyłam zamiary na siły. Ideały przystosowywałaś do wczoraj, do twoich słabości, do twojego S po mojej lewej ręce. Natomiast od dzisiaj powiesz inaczej. Będę mierzyła siły na moje zamiary. I skoro muszę pojechać na kurs, to siły się znajdą, a w Bogu te siły są nieskończone, nieograniczone. Ty dasz to, co do ciebie należy dzisiaj, tą twoją laskę weźmiesz do ręki, to prozaiczne drewno, które służy do takich codziennych spraw, żeby tam po tylnym siedzeniu pobijać owieczki, ale Bóg dokona reszty. I to jest prawdziwa postawa. Będę mierzyła siły na zamiary. Skoro muszę pomodlić się, to się siły muszą znaleźć. I się wyśpię za 4 godziny, gdy normalnie śpię 8 godzin. O, to jest właśnie właściwa postawa. A więc teraz ten czas 40 jeszcze dni, lat, które sprawiły, że Mojżesz nareszcie zbliża się z tą laską do Faraona. Te 40 lat to mi przypominają moją 40 pomiędzy rokiem 71 a 2011, kiedy byłem ciągle jak Mojżesz na pustyni.
Pustynią moją to były takie trzy wielkie fazy życia. Bycie 12 lat wikarem, 10 lat w centrum ruchu Światło Życie na pełnym etacie, jako drugi tylko ksiądz w tamtym czasie z księdzem Brachnickim, i etap trzeci to 18 lat pobytu we Włoszech. To był ten czas pustyni, kiedy właściwie robiłem te rzeczy prozaiczne pod cudzym kierunkiem. I ty może masz tak samo takie doświadczenie, że robisz coś ciągle pod cudzym kierunkiem i to tak, no robisz to, bo musisz. Ale pamiętaj, ta twoja czterdziestka też się skończy. Tylko powoli Duch Święty ci ją pozwoli zrozumieć. I od dzisiejszego dnia nareszcie powiesz, że już nie jestem pod jakimś człowiekiem, pod jakimiś strukturami, pod jakimś dyrektorem mojego departamentu finansowego. Nareszcie się z tego wyzwolisz, od tego teścia Jetry. To Jetra znaczy również królewicz, albo książę, albo jego ekscelencja. I wyzwolisz się od tego twojego jego ekscelencji. To może być nawet ZUS twoją ekscelencją, twoim zabezpieczeniem. Albo lekarz może być twoją jego ekscelencją. Jetra, jego ekscelencja. I nagle przejdziesz do drugiej ekscelencji, że powiesz: Boże, teraz już wiem, że jesteś w stanie wszystko zrobić, co dla mnie najlepsze w danym momencie. I nie rzucisz na łup fatalizmowi żadnej sprawy już teraz. Ani grosza nie oddasz diabłu. Powiesz: wszystko ma sens. Kazali mi to zrobić, trzeba posprzątać. Zrobię to z największą radością. I będzie nareszcie twoim Jetro, ekscelencją sam Pan Bóg. I od tego momentu cię on zacznie używać. Będziesz nareszcie pod jego ekscelencją. On ci da wszystko, co jest potrzebne do twojego życia. O. I tak się właśnie ta szkoła Madian skończyła. Idzie on spokojnie do właśnie Egiptu. I chce w ten sposób, napełniony Bogiem, cały płonący Bogiem, chce właśnie realizować jego plan. A więc idziesz, skąd uciekłaś. A więc może uciekłaś od tego, jak od ognia, żeby mieć małą grupę i krąg biblijny, albo chodzić na katechezy tutaj do Przewłok raz na miesiąc, jak chcesz się z tego rejonu, albo do Szczecina. A więc wracasz, skąd uciekłaś. I w ten sposób zaczyna się wielki czas twojego życia. Odtąd twoim sponsorem będzie dobry Bóg, wszechmogący. I następnie, gdy on już od tego Jetry wyszedł, to żeby być tym bohaterem, to zobaczcie, tu jest napisane, że on przedstawia swój plan braciom. Braciom. Dlaczego to jest tak powiedziane? No bo jak jesteś prawdziwym Mojżeszem, to twoją siłą będzie wspólnota. Dlatego bądźcie ostrożni, gdy takie osoby widzicie, które rozdają jakieś karteczki, a nie są w jakiejś wspólnocie. Nie są związani z braćmi. To jest ta właśnie wiarygodność, że wy jesteście we wspólnocie, stąd będzie wasza misja skuteczna. A więc idzie do wspólnoty. Następnie chodzi o oczyszczenie. Też jest tutaj dużo zamętu, ale te plagi nam pomagają zrozumieć, że kto się ma nawrócić? Tylko Faraon, tylko Egipcjanie, tylko Żydzi, a Mojżesz nie? Nie. Zawsze, pamiętacie, w Kościele jest tak to zrobione, że jest zawsze remis 8-8 albo 4-4. Czyli ja mam cztery grzechy, ty masz cztery. I jak o tym będziecie wiedzieć, momentalnie wasze słownictwo się zmieni. Przestaniesz reprezentować taki faryzejski stosunek do grzeszników. Powiesz: jakim prawem on to mógł zrobić?
A więc ma się nawrócić Mojżesz stale, Faraon, Egipcjanie i lud wybrany. Wszyscy. Wszyscy na świecie muszą się nawracać. Wszystkie kościoły, niewierzący, buddyści, wszyscy. I to jest nareszcie twoje wyzwolenie. Jak masz konflikt w domu z mężem, dobrze. To na pewno jest wina męża, ale jutro będzie twoja wina z kolei. I zawsze jest w meczu między żoną a mężem remis. I to ci bardzo pomoże. Ale ważny jest Pan Bóg, że On nigdy nie przegrywa. Nigdy. Zawsze zwycięża w tobie i zwycięża w osobie męża. Amen. I to jest niesamowicie twórcze. Dlatego Pan Bóg robi wszystko, żeby też nawrócić Faraona, żeby on słuchał Słowa Bożego. I właśnie tak się stało. W końcu za 10. plagą on zrozumiał, że jednak Bóg w Izraelu jest Bogiem prawdziwym. I to jest niesamowite. I podobnie twój też, może pozorny przeciwnik, zrozumie to, że Bóg jest jeden i jedyny. I co więcej, jest tu powiedziane tak, że Egipcjanie poznają, że ja jestem Pan. A więc chodzi o ewangelizację wszystkich ludzi. Stąd my jesteśmy na wskroś ekumenistami. Amen. Mamy niesamowite poczucie jedności, dlatego że wiemy, że to Bóg będzie nas jednoczył na tej zasadzie. 8-8, 7-7. Amen. I teraz zobaczymy już konkretnie jeszcze wymowę tych 10 plag. Jest tam wiele interpretacji i ty możesz sobie interpretować inaczej te plagi, a ja inaczej, bo ja jestem w innym miejscu. Ale dla ciebie te plagi mogą zupełnie co innego przypominać. Ale dla mnie wam pokażę profetycznie, co one dla mnie znaczą bez najmniejszego cienia wątpliwości. Ale dla ciebie to może być tą plagą i tymi plagami 10 może być problem ze synem. I Pan Bóg ci mówi, nie bój się, ja ci ten problem rozwiążę, ale po mojemu. Ja ci pokażę, jak to będziemy robić. I Pan Bóg ci to wyjaśni i powiesz sobie, no zrozumiałam nareszcie mój błąd. I będziesz miała szansę już uwolnić się od tej pierwszej plagi. A potem wpadniesz w następną i tak dalej. A więc mają wszyscy poznać, i twój Faraon, twój syn, że Bóg jest naprawdę Panem. No i tak się stało. I teraz zaczynamy konkretną pierwszą plagę. A więc Mojżesz przychodzi do Faraona i mówi, wypuść mój lud. A Faraon mówi, nie wypuszczę oczywiście, no to po prostu Mojżesz wiedział, że jest tutaj w tym momencie jakaś wielka tajemnica. No to bez tego ja będę robił wszystko, żeby Pan Bóg mógł przekonać tego Faraona, żeby wypuścił mój lud. No i co robi Faraon? Bierze do ręki laskę. Mojżesz bierze do ręki laskę, uderza w te wody i woda zamienia się w krew. A więc zrobił to, co mu Pan Bóg kazał. Ale oczywiście, że nic się nie stało wielkiego za wyjątkiem takiego dziwnego zjawiska. Ale zrobił to, co do niego należy. Chodź tutaj do mnie, trzymaj tu mikrofon po lewej stronie mojej. No i on oczywiście uderzył. Trzymaj. Uderzył w te wody, no i wszystkie zamieniły się w krew. Tragedia. Co się dzieje? Jeszcze jest gorzej nawet. Ale właśnie prawdziwy Mojżesz się nie zniechęca, bo wie, że Pan Bóg jest w tym wydarzeniu. Że on mówi przez ten znak i do Faraona, i do mnie, i do Żydów, bo to wszyscy widzieli to zjawisko. A więc nic się nie dzieje. Pan Bóg powie ci dokładnie, jak on chce wybawić ten lud. Ale ty musisz to zrobić. No i Faraon zawołał czarowników,
zaklaskał, otworzyły się takie duże drzwi do jego salonu, weszli czarownicy i powiedział im po cichutku: słuchajcie, zróbcie to samo, a zobaczymy, który Bóg jest silniejszy, czy Bóg Izraela, czy Bóg, czy diabeł. No i oni się po swojemu tam poczarowali, zrobili tą mantrę, halabatara, tarabatara, tarabada, i też zamienili wodę w krew. No i konsternacja, co się dzieje? To gdzie jest ten Pan Bóg? Otóż tą właśnie pierwszą plagą, która tutaj jest przedstawiona, ta krew, to są wszystkie te dogodności, jakie my dzisiaj mamy, jakie wyczarował na twoich oczach diabeł. Ja pamiętam dokładnie, jeszcze jak tylko w sklepie mięsnym był smalec i ewentualnie kaszanka dla psa. Taki był jedyny asortyment sklepów. A dzisiaj diabeł ci daje piękne sklepy. Można naprawdę oszaleć z radości. Nawet nie wiesz, co kupić. I odchodzi pokorny Mojżesz, pomodlił się, ale nigdy nie rezygnuje, widzisz? I znowu do niego przychodzi i próbuje zamanifestować boską moc. I przemienia i sprowadza na ziemię żaby. Nieprzyjemne stworzenia. Popatrzcie się, żaby. Ale faraon też nie jest głupi. Zawołał znowu czarowników. Przyszli czarownicy. Wypowiedzieli swoje zaklęcia. I też sprowadzili żaby na ziemię. Konsternacja. Też diabeł to potrafi. To, co my robiliśmy dawniej. Rzymskie drogi, wygodne życie, pałace. I też to potrafi diabeł i zrobił nam piękne autostrady. Mamy piękne auta. No to po co do kościoła chodzić? No ale Mojżesz się nie zniechęca, bo wie, że wyzwolenie narodu to nie polega tylko na tym, żeby dać ludziom jeść albo żeby dać samochody. To potrafi też zrobić diabeł. I przychodzi po raz trzeci do faraona i mówi znowu: wypuść mój lud, ale pełen wszystko masz wypuścić. A faraon mówi: nie, nie wypuszczę ci, niech tylko wyjdą sami mężczyźni. No i wypowiedział modlitwę i spuścił na ziemię plagę komarów. Również taka sama była reakcja. Faraon zawołał czarowników. Czarownicy powiedzieli swoje zaklęcia i nie potrafili sprowadzić komarów na ziemię. Nie potrafili komarów. Dlaczego? Bo diabeł już nigdy nie potrafi zrobić coś, co się nazywa wewnętrznymi naszymi pięknymi relacjami. Ja jestem urzeczony w dziedzinie relacji do was. Gdybym nie miał do was relacji na 100%, to bym nie mógł być waszym Mojżeszem. A więc widzisz, tego już diabeł nie wyczaruje, w żadnym sklepie Tesco tego nie kupisz, relacji dobrych do męża. I tu już czarownicy nie mogli sprowadzić komarów na ziemię. To już jest poza ich zasięgiem. I jeszcze mogą nas oczarować autostradami, autami, pięknymi oczywiście fabrykami bieluteńkimi, czy jedzeniem i tak dalej. Ale tu już jest od trzeciej plagi stop. Nie są w stanie tego zrobić. Widzisz? Tylko Pan Bóg może nam dać relacje. Czwarta plaga. Ona przynosi na świat muchy. Muchy to są właśnie takie, prawie że tych stworzeń nie widać, to są właśnie te wszystkie fale. Tu są różne fale radiowe, telewizyjne w tym pomieszczeniu. Tutaj tego jest pełno, jak much. Mass media.
I też nie wyczarujesz mas mediów katolickich tak łatwo. Mamy je oczywiście, ale czy one są biblijne? Na przykład, już wam mówiłem to nieraz, że na przykład w pewnych telewizjach ma być dużo, dużo programów religijnych, bardzo dużo. Wszędzie mają tam być księża, zakonnice jacyś, ale mają mówić o Kościele nie z pozycji dziecka Bożego. Nie z pozycji kursu Mojżesz. Nie z pozycji kursu Filip. Widzisz tą różnicę? A więc my wierzymy w mass media, które będą nareszcie mówiły do ciebie z pozycji dziecka Bożego i z pozycji Biblii i nadziei. I mówimy, diable, wypuść mi na wolność tego rodzaju marzenia. Wypuść mi na wolność. Chciałbym taki mieć kościół pełny takich mass mediów. Bydło oczywiście, to rolnictwo, tu już przejdziemy troszkę szybciej, przesuń następną. Marzenie oczywiście już powoli się ono realizuje. U mnie tam w moich stronach to już są normalne takie prywatne ubojnie. Już jest szynka z roku 1956. Dalej sadzę. No to jest szkolnictwo. Kiedyś, gdy już ja jako prorok mówiłem wcześniej, w latach 70., że będą szkoły katolickie, to po prostu tak bym teraz i powiedział, że tutaj przyjdzie i stanie przed nami Jan Paweł II żywy. To tak on by się śmiał ze mnie, że jest żywy, tutaj stoi Jan Paweł II. Też byś to nie uwierzyła. Ale to są po prostu pewne marzenia w sercach i ktoś je ma, ktoś je nie ma po prostu. Ale one są znakiem prawdziwego kościoła i prawdziwej wspólnoty żydowskiej, która chciała mieć swoje własne szkolnictwo, żeby tam były właśnie głoszone lekcje, przedmioty z pozycji, jak już wiecie, dziecka Bożego. Grad, już osłyszę teraz już wszystkie, tak. Grad oczywiście to jest muzyka, to wiadomo, tak bębni, jak ta perkusja nasza, jak dobrze idzie po samochodach. A więc widzicie, Boże, daj nam nareszcie muzykę chrześcijańską. Wierzymy, jaka to jest siła, koncerty, które tak bardzo lubicie. Następnie szarańcza, to jest polityka, odsłoń wszystko już. Następnie po szarańczy mamy ciemności. To jest nowa kultura i właśnie śmierć pierworodnych, to jest odnowa rodziny. A więc Mojżesz walczy nie tylko o to, żeby można się było modlić w kościele zamkniętym, albo żeby tylko można było nawet drukować książki katolickie, tylko widzicie, cała tutaj jest pełnia tego, co nazywamy właśnie prawdziwym wyzwoleniem. Amen. Powstańmy teraz. A więc ludzka działalność syntetyzuje się w pełni, ale my musimy cierpliwie, spokojnie w to wierzyć, że naszą pełnią to jest dzień dzisiejszy. I pokochaj dzisiaj swój konkretny problem i powiedz: problem, nie jesteś problemem, będziesz drogą do błogosławieństwa, będziesz mi służył, bo Pan Bóg powiedział do diabła: samemu Bogu będziesz służył. A więc pamiętaj, problem ci będzie służył. Powiedz: Boże, dziękuję ci za mój problem. Powiedz: dziękuję ci za mój problem. Wierzę, że ty jesteś, Jezu, tym, ty jesteś, który już go rozwiązałeś. Dziękuję ci za rozwiązanie. Będę to głosić. Przyjdzie rozwiązanie z niespodzianego kierunku. Nie wiem, ale wiem, że przyjdzie. Tego, jak Pan Bóg rozwiąże mój problem, powtórz. Tego nie wiem.
Ale wiem, że go na pewno rozwiążę. A jak mówisz, teraz już nie powtarzajcie tego, słuchajcie, jak mówisz, że mam problem z mężem, to tak jak Lincoln, generał się go pyta, Lincoln, czy Bóg jest po naszej stronie w wojnie południowej w Stanach? A Lincoln mówi, mi nie chodzi o to, czy Bóg jest po mojej stronie, tylko czy ja jestem po stronie Boga. Amen. A więc Boże, stoję po Twojej stronie. Amen. Stoję po Twojej stronie. Amen. Stoję po Twojej stronie. Amen. Dziękuję Wam bardzo. Amen. Amen. Amen.